No siemanko, szanomanko, z tej strony Tomi. Poczekajcie chwileczkę, zanim zacznie się ten film, ponieważ mam ciekawego deala. G-Round to platforma gamingowa, na której co czwartego otrzymujecie nowe darmowe gry do testowania. Ściągnij launcher, który jest prosty w obsłudze i wymagany, aby ściągać gry. Następnie napisz jakiś ciekawy komentarz pod stroną z grą i podziel się swoją opinią. Pamiętajcie, że G-Round jest kompletnie za darmo i nic nigdy nie będziecie musieli płacić, a sama firma G-Round bardzo często rozdaje giveaway'e, w tym myszki, słuchawki, gift cardy i inne. Dołącz do grona zaufanych mi już 10 tysięcy osób, które są już na platformie G-Round i grają w gry za darmo. Zarejestruj swoje nowe konto już dzisiaj, wykorzystując do tego mój link, który znajdziesz w opisie. Miłego grania za darmo! PS, te gry są zawsze za darmo. Nie musisz nic nigdy płacić. No siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, miałem zacząć grać w Piggy od początku, ponieważ na niemieckim kanale już sobie gramy. Ale... wyszedł chapter 11 w Booktu. Gramy dzisiaj chapter 12 w Booktu 11. Darku, Julia, Juniorski, Maciolek, Stefan i... Tościk YouTube, siemanko, okej. Trzeba tutaj kliknąć go to book 2 i ciśniemy teraz na najnowszy chapter 11. Jeżeli chcecie, żebyśmy sobie grali od początku w Piggy, dajcie znać koniecznie w komentarzach i wbijajcie koniecznie na Discorda do mnie, ponieważ tam wysyłam linka i dlatego też wbijacie, bo się pytajcie ostatnio pod kanałem, pod filmami, dlaczego ludzie ze mną grają. No bo grają, no bo sobie grają, bo wiedzą, że tutaj trzeba wejść na Discorda, którego macie link w opisie, wbijacie tam, ja wysyłam linka, klikacie, cyk i już jesteście po prostu, co nie? Okej, oni muszą teraz tutaj book 2, muszę wam napisać book 2, please, come on. Okej, okay, play, już teraz tutaj wszyscy wbijają, play i lecimy. Najnowszy chapter, moi drodzy, commence, set map, chapter 11, skip timer, jaki to jest camp? Ej, tutaj będzie chyba zima, spójrzcie to, widzieliście to? Okej, okay, set mode, ja sobie tutaj od razu bota ustawię, ponieważ bocik jest nie do... Hadesiak do mnie wbił, ja nie wytrzymam! Hadesiak, jak myśmy się dawno nie widzieli, dawno żeśmy sobie razem nie grali. Spójrzcie w ogóle, jaka tu jest zima na tej wyspie. Okay, Willow, Kona, the outpost ahead. It's been quiet for quite a while. It's really careful. Czyli, że musimy tutaj być bardzo ostrożni, ponieważ już tutaj nikt dawno nie przebywał. Okej, okay, no i co dalej? Aha, bo to jest jakiś camp. Oh my god, so detective, any ideas on what went down here? Detektywie, czy wiesz, co tutaj się stało? There's barely any damage. The infected must have taken them by surprise. Czyli, że tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Oni ich po prostu wszystkich zabrali. Od tak po prostu. Ale ja już słyszę, że Piggy idzie. Dlaczego Piggy już idzie? To nie mam żadnego pojęcia, ale spójrzcie w ogóle, jak ta mapka wygląda. Śniegu jest wszędzie pełno, bardzo mi się to podoba. Tutaj jest potrzebny pomarańczowy kluczyk. Darku już pewnie tutaj wszystko załatwił, więc ja sobie... Piggy has woken up. Więc ja tutaj po prostu za Darkiem będę biegać. Co tutaj się dzieje? Czekajcie, bo gdzieś tutaj... O nie, tam idzie Piggy. Ja nie... Ona się zbugowała trochę... Ona... O, o. Ona się buguje. Troszeczkę szybko uciekaj, Martyna, Martyna, Julia, uciekaj, Julia, uciekaj! Kto tu jest? Kto? To jest Darku, ja myślałem, że to jest Piggy. Hey, I can use this ammo with Willow's gun. This will come in handy. Czy ja mogę tutaj użyć teraz tej broni? Razem z Willow, po niej powiedział. O nie, ja nie wytrzymam. Ja nie wiem, gdzie tutaj trzeba iść, co tutaj trzeba... Tu jest... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ja gdzieś... Oh my god! Oh my god! Ile ich tutaj jest w ogóle wszystkich? Ja nie wytrzymam! Stefan aż podskoczył! Dobra, ja stąd uciekam, bo to jest niemożliwe. Dobra, lecimy teraz tędy. Ale ja tutaj nigdzie żadnych przedmiotów nie mam. Ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie te przedmioty się wszystkie mogą znajdować. Ja wiem, że tutaj możemy coś odko... O, jeszcze się tutaj zmienił, widzicie? Już się robi... pora roku... Nie pora roku się zmienia, tylko... No czas się zmienił, bo już się zmieniło coś tutaj, widzicie? Dobra, ja lecę tutaj z Julią, bo tutaj mnie po prostu wszyscy atakują. Tutaj w ogóle jakieś żołnierze są. Tam jest czerwony... O Jezus, tutaj też ktoś wychodzi. Ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam, o co chodzi w tej grze? Przecież tu jest miliony złoczyńców! Dobra, ja wchodzę tu szybko. Julia, idź stąd, uciekaj. Julia, uciekaj. Czy mogę tutaj coś otworzyć? Nie, tutaj nic nie działa. Tu w ogóle jakaś lampka. No dobra. Lampki, 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 lampkami. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakieś dziwne odgłosy. I to bardzo dziwne odgłosy. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, a tutaj można wejść? Nie, tutaj wejść nie można. O, Tościk, a Darku, Darku tutaj idzie. O, mu łopata. Dawaj mi tą łopatę, dobra, mamy łopatę, tylko pewnie Darku już wszystko tutaj znalazł, więc ta łopata nam w ogóle teraz nie będzie potrzebna. Ale, no dobra, no zróbmy tutaj przynajmniej coś tak, tak troszkę, no, bo ja wiem, że tutaj były, wiecie jak, te wszystkie kubki. O, tutaj też coś leży, tu jest kartka. Nie, tu jest coś napisane, ale ja nie widzę... Kartka. Can't get to the radio, I can't control my lead anymore, I'm the lost hope, I must try.
Czyli straciłem nadzieję, jestem ostatnią nadzieją, straciłem nogi, coś tam. No muszę wam powiedzieć, że to jest taka troszeczkę lipa. Dobra, tam jest niebieski potrzebny, tam gdzieś był czerwony potrzebny. Darku już tutaj wszystko ogarnia, to jest niemożliwe. Tu jest fioletowy potrzebny. Ja tutaj nic nie zdobyłem, tylko i wyłącznie tą łopatę. A ta łopata jest do czego potrzebna? Już do niczego. O, a tu? Jest tutaj coś? Nie, tu nic nie ma. A tu? Tutaj też nie ma. Dobra, dawaj, uciekamy stąd. O, tutaj! Co tu jest? Jakaś jaskinia. Jaskiniozaur. Muszę przeskoczyć. Tutaj też. No i co tam dalej się robi? Co tu jest potrzebne? Jakieś kółko? No dobra, ciśniemy dalej. Czy tutaj już ktoś coś otworzył? Nie, tutaj nikt na razie nic nie otworzył. A ten co się tutaj przewrócił? A nie, bo to był pony. On się znowu przewrócił. O, ktoś gdzieś coś otworzył, ale ja nie wiem co i gdzie i po co. Wy tutaj znajdujecie jakieś przedmioty, które ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie są w ogóle potrzebne. Ja tutaj po prostu biegam i kręcę się po mapie, prawda? Oh my god. Oh my god, jak on... Oh my god! Oh my god, no prawie też podskoczyłem jak Stefan! Dobra, ciśniemy jeszcze raz. Ja może tutaj po prostu za Darku... Będę biegać? Nie no, bez sensu. Bez sensu biegać za Darku. Ja może sobie tutaj od razu na górę pójdę. Może tutaj coś znajdziemy, bo wszyscy poszli, wiecie, jak w jedno miejsce, a jak ja sobie pójdę tu, to może tutaj byśmy coś znaleźli, prawda? Tu jest zielony kluczyk potrzebny. Tam był jakiś niebieski, z tego co pamiętam. O Jezu, tutaj też się ktoś pojawia. Dawaj, otwieraj tutaj drzwi. Szybko, zamykaj drzwi. Zamykaj drzwi. Jest tutaj coś? Leży coś? Mogę się tutaj postarać, wam coś pomóc? Nie no, tutaj nic nie ma. No to jest bez sensu przecież. Jeszcze pigi. Oh my god! 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 Patrzcie to. Ja nie wytrzymam. Dobra, uciekam. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Zamykaj te drzwi! Dobra, udało nam się jakoś uciec, nie mam zielonego pojęcia jak, ale jakimś cudem się udało, prawda? Okej. Musimy uważać na tą pigi, która gdzieś tutaj chodzi, ta główna pigi, bo tutaj to są te... Oh my god! Darku, ja chcę tutaj obok ciebie, co tutaj trzeba robić? Pokaż mi! Darku, oh my god! Tutaj też ktoś gdzieś coś idzie. Ja idę za tobą, Darku, bo to jest niemożliwe. Dobra, dawaj tutaj, do góry. No i co? I gdzie ty, Darku, idziesz? Ja idę tutaj za tobą cały czas. Ja idę za tobą cały czas, bo ty mi wskażesz drogę. Ty mi wskażesz drogę jak w chrześcijaństwie. O nie, ktoś się tutaj pojawił. Dawaj, ja lecę z Darkiem szybko tu na górę. Oh my god! Kto to był? To był Pony. No dobra, Darku, dawaj, ogarniaj tutaj temat, no. Proszę cię, dawaj. Aha, bo on musi tutaj chyba kogoś wysadzić? O nie. Oh my god, tu idzie, dobra, ja uciekam. Gdzie? Darka z... Gubiłem. Darku, ja idę tutaj za tobą. Ja ty mi musisz pokazać, co tutaj trzeba robić. Proszę, pokaż mi. Tutaj coś leży, łopata. O, mamy łopatę. Ale czy ona jeszcze jest potrzebna? Wydaje mi się, że nie, bo wyście już tutaj praktycznie pewnie wszystko... A tutaj coś jest, tu. Tu jest dynamit, będzie potrzebny, tu? Tak mi się wydaje, bo to widzicie, tak... Taki dziwny ten, ale to tam żeśmy sobie wchodzili do tego, do tej jaskini, okej, słuchajcie, bo gdzieś tutaj po tej stronie jeszcze mieliśmy coś do odkupania, widzicie, tu coś jest, więc możliwe, że tutaj nic nie ma, ja myślałem, że już coś znajdziemy. Wydaje mi się, że ta łopata jest po to, żeby znaleźć ten dynamit, ale ten dynamit już został 16 razy użyty, co tutaj jest? Tutaj sobie strzelali chyba do lotek. O, tutaj można wejść też na górę, ja nawet nie wiedziałem. Co to tu jest? Aha, tutaj też coś będzie potrzebne, widzicie? Może tutaj... Nie, ten dynamit na pewno tu nie jest potrzebny. Ale no dobrze, nic tutaj nie ma, więc ja już... A tutaj też się już otwarło, przecież Darku tu już wszystko potwierał. Tutaj Darku tylko gra, no spójrzcie, widzicie, tu już wziął to. Okej, i teraz pewnie poszedł tam, na tamtą wieżę, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ja już tutaj szybko cisnę, uważając na in... O nie, tu jest czerwony potrzebny. Tylko, że ja tego czerwonego jeszcze nie mam. O, tutaj zostało coś odblokowane, widzicie? I Darku dalej tutaj ma ten dynamit. Po co ci ten dynamit, człowieku? Widzisz, tu jest potrzebne to kółko, tu. Tu to kółko jest potrzebne. Ale gdzie to kółko zdobyć? To ja nie mam żadnego pojęcia. O, tu jest zielony! Ja nie wytrzymam, patrzcie to. No daj mi ten zielony! Julia, daj mi ten zielony! On był gdzieś tu u góry potrzebny, tu, dawaj! Julio! Julia, tu! Tu jest zielony potrzebny, tu! Dawaj, szybko otwieraj, wchodzimy. Kartka, i co dalej jeszcze tu jest? Nic tu już więcej nie ma. Jaki bezsens, ja nie wytrzymam. Dobra, ja sobie tutaj pozwolę jeszcze raz wejść, przeszukać szybko, ale co tu jest za kartka? Tutaj też mam jakąś kartkę. I find it quite strange that he only talks to me through readers and code messengers. Could he just be straightforward? Czyli, że ktoś tutaj do mnie cały czas gadał.
Tylko, że się jeszcze tak jakby nie spotkali. Ty, no ale ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć, bo my tutaj powinniśmy... O, tutaj jest chyba to kółeczko. Ale to się nie świeci, widzicie? To nie było podświetlone, dlatego nikt tego nie zauważył. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Uwaga, ja uciekam. Ja muszę teraz wejść do tej jaskini. Tylko musimy uważać na te... Leć do wyjścia, lecę, już lecę. Ale gdzie do wyjścia? Jak do wyjścia? Czy to jest wyjście? Po prostu trzeba przejść na drugą stronę? Nie wiem, mam nadzieję, że tak, chociaż nie jestem pewien. Spójrzcie, przechodzimy sobie tędy. O Jezu, jak tutaj wszyscy idą i atakują. Dobra, bo ja mam to kółko, które jest potrzebne tu. Spójrzcie, widzicie, idziemy tu. Tu i tutaj to kółeczko, prawda? No, o, mamy to. I co teraz? Oh my god. Darku spadł! O nie, Darku spadł! O Jezus, co tu zaś jest grane? Dlaczego tutaj ktoś idzie? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Idzie Pony, idź, strzel do niego, dobra. Mamy go, odejdź Pony. Darku spadł, okej. Mamy teraz tak, spójrzcie, mamy czerwony. Ja biorę czerwony, ale tu jest ten dynamit jeszcze potrzebny, no przecież my nie damy rady tego przejść. Czekajcie, bo czerwony był gdzieś, nie tutaj. Tylko on był tu u góry potrzebny. Widzicie? A, bo tu była lina, Darku napisał. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie Piggy nie ma, ani nikogo. I tu jest czerwony, prawda? Spójrzcie, ja sobie tutaj wejdę. Otwieramy drzwi. Tutaj oczywiście... Oj, tu jest żółty potrzebny, więc muszę znowu zejść sobie na dół. Mając nadzieję, że mnie nikt tutaj za chwileczkę nie zaatakuje. Bo przecież gdzieś Piggy... Ja chyba zostałem ostatni na mapie, tak mi się wydaje. Ponieważ Stefan, Darku, wszyscy już umarli. Darku po prostu spadł, bo ja użyłem tej liny. Uwaga. O! Prawie tutaj spadłem, bo tutaj nic już nie widać. Ja tu nic nie widzę. Ja tutaj naprawdę nic nie widzę. Masz żółty kluczyk? Dawaj, Martyna, chodź tutaj, tu. Tu lecimy, tu, dawaj. Lecimy. Tutaj na górę trzeba wejść na... Tu! Tutaj, tu! Tu! Idziemy. Dawaj, może tutaj będzie ten dynamit. Nie, tutaj będzie biały kluczyk. Tu. Tu. Martyna, dawaj, naciśnij. Lecimy. Okej, dawaj, otwieraj. Dawaj, otwieraj tu, szybko. Szybko otwieraj! Martyna, naciśnij, szybko. Okej, i biały kluczyk, widzicie? Mamy biały kluczyk, okej. No tylko, że jeszcze jest dynamit potrzebny, a Darku zginął. Gdzie dynamit? Tutaj masz dynamit, tu! Bierz dynamit i lecimy, dawaj, lecimy. Szybko. Gdzie jest Martyna? Martyna zniknęła, Martyna! A Martyna tam poszła, okej. Od tamtej strony, więc ja sobie pójdę, od tej. Dobra, i lecimy, bo nam została jeszcze tylko i wyłącznie minuta. Nie! Ja tam nie widziałem nic, bo tam jest tak ciemno! Oh my god! Tam jest ciemno! Ja nie wytrzymam. Juniorski prof parkour. Ja wiem, ja jestem prof parkour. Dobra, widzimy się na końcu, aż sobie tam wejdziemy znowu, okej? Okay? Dobra, już tutaj troszeczkę zrobiliśmy. Mam zielony kluczyk, więc ja szybko pocisnę tutaj i zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Ale pewnie tą linę znowu, tak mi się wydaje, widzicie? Znowu mamy tą linę, okej? Okay? Ale czy jest tutaj coś jeszcze? Wydaje mi się, że nie, ale warto jeszcze sprawdzić. Oh my god! Tam się ktoś pojawił. Ja teraz stąd uciekam, bo tutaj za chwileczkę ktoś się pojawi. Spójrzcie w ogóle, że już się też mega ciemno robi. Dobra, Julia, uważaj. Ja lecę teraz tutaj. Widzicie? I tutaj było później mega ciemno. Ja nie wiem, ale ja tutaj po prostu niczego nie widziałem. O Jezus, ten zaś tutaj idzie. No dobra. Musicie go odgonić. Dobra, Pony tutaj idzie go zaatakować. Czekajcie, bo ja muszę od drugiej strony przyjść, żeby skoczyć na tej linie, tylko tutaj może być taka troszeczkę scena, że po prostu spadniecie i tak dalej. Patrzcie, tu podchodzimy, tu. Syk. Dobra, ja używam tej liny, okej. Okay. No i teraz patrzcie, mamy czerwony, więc ja biorę czerwony. O nie, ktoś tu idzie. Ktoś tu idzie. Ja nie wytrzymam. Ja stąd uciekam. Ja mam czerwony, ja stąd uciekam. Jaka tu jest akcja w ogóle, bo tutaj znowu się tak jak w chapterze 11 w Book 1 pojawia bardzo dużo tych pigiątek i tego wszystkiego. O nie, on tutaj idzie za mną cały czas. Ja nie chcę, żeby on tutaj za mną cały czas szedł, no. Patrzcie, dobra, ja tu idę szybko. Tu, dawaj, okej, okay. Jest tutaj coś? Nie, nic tutaj nie ma. Ale niech on sobie tutaj przyjdzie, dobra, ja sam uciekam, dobra. Masz żółty kluczyk? Nie, nie masz żółtego kluczyka. Więc musimy się jeszcze cofnąć. O! Jezus Maria, jakie tutaj są odgłosy straszne. Okej. Okay. I teraz ciśniemy, patrzcie to, dobra, lecimy. Nie, tam jeszcze jest ten żółty kluczyk. Julia, dawaj mi ten żółty kluczyk. Julia, ty nie widzisz, tu jest żółty kluczyk, spójrz. Tu, cyk, widzisz, mamy żółty kluczyk. O. I teraz nas, oni tutaj idą. Ale idzie też Pony, w niego strzelić, spójrzcie to. Dobra, strzelił w niego, także jest okej. Okay. Huu, okej, okay.
lecimy teraz tędy, ja tutaj muszę uważać, żeby po prostu znowu nie... Ale tutaj można też zejść na dół? Dlaczego tam można zejść na dół? Może tam jakiś sekret będzie? Nie wiem, patrz, idziemy tędy. Teraz wezmę sobie szybko ten żółty kluczyk. Ja już widziałem ten przełącznik, ten... Co tu się dzieje? Tutaj coś... Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Oh my god. Oh my god, dobra. Oh my god! Julio! Ja muszę tam iść do góry, bo tam... Tam jest ten biały kluczyk, no ale on tutaj też idzie. Patrzcie, teraz zleci na mnie. Nie, na szczęście nie. Ja sobie szybko podejdę tu na górę. Uważając, żeby tutaj nikogo nie było. Dobra, ten nie wie, gdzie jest. Ja tutaj szybko sobie wejdę. O nie! Nie. Idzie tutaj ktoś, dobra. Więc ja sobie zejdę tędy. Okej, spoko. I teraz musimy tu uważać. Ja zeskakuję tu na dół. Okej, spoko i lecimy. Mamy biały kluczyk, ale jeszcze muszę ogarnąć ten przycisk tam. Ja już go widziałem. Tu przeskakujemy. Tu przeskakujemy. Ja nie skaczę na tej linii, bo znowu się zabiję. Tu, cyk, pyk, okej. I teraz patrzcie to. Mamy biały kluczyk, no i tutaj był... Co? Co? Oh my god! Udało mi się! Ja nie wytrzymam! I wszystko! Tam w ogóle też jeszcze jakaś kartka była. Montażysta wam doda taki screen, co tam pisał, bo ja teraz nie mam żadnego pojęcia. We found a way into the lab, I'll catch up with you guys soon. Znaleźliśmy drogę do laboratorium i za chwileczkę dołączycie. Juniorskie, czy mogę z tobą chwileczkę porozmawiać, Juniorskie? Oczywiście, co jest grane? Zapytał Juniorskie po niego. Well, Willow's right, there's something I should tell you. Willow miała rację, powinienem ci o czymś powiedzieć. At the carnival, I thought you were infected because, well, I gave you the potion. Myślałem, że jesteś zainfekowany, dlatego też dałem ci tą porcję, znaczy ten potion. In the forest, what was you? O nie, po niej po wszystkich pozabijał. You and your friend, it was me, I'm not proud of it. And I had no choice, the silver pole made me do it. O nie, I can't believe this, I trusted you, Pony. Czyli Pony zaraził Dogiego w chapterze 4, Forest Book 1. Look, I'm sorry, I forget about it, then we could stay friends, I don't want to lose you, Juniorskiew. Myślałem, że będziemy przyjaciółmi, nie chcecie stracić, Juniorskiew. You tried to infect me. How do you know you're not going to try that again? Chciałeś mnie zainfekować, skąd mogę mieć pewność, że nie zrobisz tego po raz drugi? I know the type of person you are. The world can't afford to lose someone like you. Wiem, jakim jesteś człowiekiem, nie, świat nie może sobie pozwolić, żeby kogoś takiego stracić. Juniorskiew, someone once told me to forgive who once hurt me, because if I hurt them, I'm not better than them. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli skrzywdzę kogoś, to nie będę lepszy jeżeli on. That person was you, to powiedziałeś mi ty. Don't forget that, nie zapomnij o tym. We all make mistakes, but we try our best to not repeat them. You're right, while I can't forgive you, Pony, we're still friends. Okej, nie mogę ci wybaczyć, ale dalej jesteśmy przyjaciółmi. Thank you, Juniorskiew. It means the world to me. Czyli, że to jest dla mnie całym moim światem. Okej, czyli się jednak szybko pogodzili, ale zauważcie... Is everything alright, Willow? What were you looking at? Na co spoglądasz, Willow? Co się stało? It's nothing. Everything's fine. Wszystko jest w porządku. Co się stało? Let's just go get that cure and get out of here. Po prostu zdobędźmy to lekarstwo i uciekajmy stąd. Oh my god! Let's split up! If someone finds the cure, yell to the others. Jeżeli ktoś znajdzie lekarstwo, to wołajcie. Rozdzielmy się. Got it! Let's do this! Okej, lecimy, ciśniemy. Okej, a Juniorskiew poszedł bez mówienia. Willow? Tigri? Skąd on się tutaj wziął? Tigri. Więc tutaj też jest Tigri. I had a feeling you'd show up. Wiedziałem, że tutaj się pojawisz. Takie miałem przeczucie. Using explosives to stop me. Clever, but that was never going to work in the long run. Chciałeś użyć eksplozji, żeby mnie powstrzymać, ale to nie będzie długo trwało. You were never going to work in the long run. You're a mess, Willow. You hurt everyone you've gotten close to. Nie będziesz długo pracować z nikim, ponieważ wszystkich tutaj ranisz. Why did you just say to me? Co akurat teraz do mnie powiedziałeś? You've been nothing but a bully ever since I met you. Nikim nie byłaś, tylko zawsze wszystkich krzywdziłaś, jak cię spotkałem. There was once a time that I was scared of you. Now I'm finally going to stand up for myself. Kiedyś się ciebie bałem, ale teraz chcę powstać. I fed you, sheltered you, and kept you safe. This is my thanks. Dałam ci jedzenie, dałam ci schronienie. To jest podziękowanie dla mnie. It's more than you deserve. To więcej, niż jej zasługujesz. Let's settle this then. A wolf against a little cat with a big mouth that harm can you possibly do? Wielki kotek z wielką twarzą coś mi zrobi? You're about to find out. Zaraz się tego dowiesz. Stop that! Cut it out! You too! Przestańcie się bić! Oh my god! Patrzcie co się dzieje! O Jezus, jakie walki! Looks like you're not as bad as I thought.
jesteś nie taki zły, jak myślałam. There's a lot more to me than you're about to discover. Jeszcze dużo musisz o mnie wiedzieć. Miau! I walki kotów, patrzcie, wilki i koty. O nieco... Oh my god! Zostaw go! Co teraz się stało? Duś! Great, now I've got to find a way out of here on my own. Czyli teraz muszę uciekać stąd samemu. I są tylko i wyłącznie jedne drzwi. Spójrzcie teraz to. Piggy się pojawiła znowu? O Jezus Maria. Dobra, moi drodzy, no robi się dosyć ciekawie w Book 2 Chapter 11. Jeżeli chcecie więcej Piggy, jeżeli też chcecie, żebyśmy startowali sobie od nowa, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Lista wspierających dziękuję, komentarze dnia dziękuję i subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały po więcej, żebyście nie przepaścili taki film jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć! Juuu.